cicho. Pomachała mi, widzieliście? Pomachała mi! Jak to wyjdzie z mistrzostwem świata, nie? Poszedł! Piję potkę, ja się nie ruszam. Ja nie mam broni i tak, ja się nie ruszam. Jeżeli podobają Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Dzisiaj przygotowałem dla was naprawdę coś fajnego. Zabawimy się w tak zwany Mannequin Challenge. Dzisiaj rano w sklepie pojawiły się nowe skiny strachów na wróble. Jak widzimy, mamy człowieka z siana. Jest to skin epicki za 1500 V-dolców. Powiem wam, że bardzo fajnie wygląda, jest taki dosyć creepy, na Halloween będzie idealny. I ma taki fajny plecaczek ze słonecznikiem. Dodatkowo do tego została dodana komando słoma. Jest to skin żeński, oczywiście stracha na wróble. I powiem wam, że bardziej troszeczkę mnie ona do siebie przekonuje. Z racji tego, że taki plecaczek ma, że chyba tam z tyłu siedzi jakiś ptaszek czy coś takiego. W środku, nie z tyłu. Ale moi drodzy, mi się wydaje, że kupimy jednak człowieka z siana. Zakupujemy go. Do tego musimy kupić emotkę poza typu T. Teraz polecimy sobie na zgubne ziemię i będziemy tą właśnie oto pozę odwzorowywali. Zobaczymy, czy dużo osób mnie po prostu zignoruje i przejdzie bokiem. Mi się wydaje, że będzie bardzo fajny prank na ludziach, w szczególności na bambikach. Chciałbym na samym początku od razu znaleźć jakąś pompę najlepiej, żebym sobie po prostu użył tego tańca, stał i ktoś do mnie podejdzie, będzie mnie oglądał, a ja od razu mu na przykład strzota w łeb. To by było bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podoba. Jeżeli pod tym odcinkiem zostawimy tak 5 kołapek w górę i to wszystko fajnie wyjdzie, no to nagrywamy oczywiście następny. No tak troszeczkę wziąłem za głośną lotnię, mogłem wziąć jakąś parasoleczkę, żeby była cisza. Wziąłem niestety smoka, zapomniałem zmienić. No powiem tak. Troszeczkę za nisko zszedłem, polecimy do tego lasku, może tu będzie jakaś skrzyneczka. Dobra, ten niestety mnie wyczaił. Tutaj staniemy sobie. Cicho. Idzie, schodzi, nie widzi nas chyba. Bambik z pelerynką, dobra, zbiera sobie matsy. Stój, nie ruszaj się z strachu. Ajajaj, jednak mnie zobaczył, jednak mnie zobaczył, szkoda. Dobra, robimy podejście numer 2. Ktoś idzie. Proszę pana, bardzo ładnie mnie pan wyczuł. Ja uczekam w kukurydzę. On się raczej już na stracha na wróble nie złapie. Jesteś cwaniaczek?
Zobaczył stracha, trzeba uciekać. Dobra, albo skonfrontujmy się z nim. Jednak ucieczka na szybko. O, od kogoś dostał. Stoimy, bez ruchu. Czy on pobiegł? Nakrył mnie. No tak w ścianie jeszcze się nie ganiałem, powiem wam. Ups. Nie wierzę! Dostałem granatem, nie wierzę, najgorzej. Trudno, będziemy prankowali z Digla. Chodzi ktoś. Cicho. Widział mnie. Jednak mnie widział, cholera. Najgorzej. No ale pewnie widział, że stawiam emotkę, nie? Tak by się nie skapnął z pewnością. Górą pobiegł. Zmyliłem go teraz tym lepem. Tam leżała niebieska pompa, nie wiem jej, najgorzej. Cicho! Szuka mnie. Nie wierzę w to. Jest u góry. A ja się nie ruszam i się... Pole też nie rusza. Dobra, on szuka. Ciii. Jest tam, patrz. Pobiegł sobie. To wariat. No nie udało mi się po prostu stanąć. Słyszał moje kroki z pewnością. Kurczę, szkoda, ale fajny już prawie prank się udał. Górę na chatce jeszcze skaczą. Gdzie on poleciał? To nieźle. Nie przeładowałem! Aj, unlucky. No ale to był fake bambior. Kurczę, tu prawie wyszło, fajnie, bo koło mnie już szedł i sobie kosił trawę. Dobre. Nie no, zobaczyła mnie, kurczę, Saigonka, najgorzej. Saigonka mnie wyczaiła. Okej, jak widzimy, zgubne ziemie znowu są blisko. Tak myślałem, żeby przypadkiem nie polecieć czasem na tą wyspę, no ale co będzie strach na wróble robił na wyspie? Też tak trochę średniawka, co? Więc zgubne ziemie są jak najbardziej OP do tego pranka. Będę latał na parasolce, zobaczę kto gdzie pierwszy wyląduje i w jego kierunku po prostu polecę. Jak widzimy, wszyscy latają na tą górkę teraz. Jest jakiś typek, dobra, mamy go. Poleciał na stodołę. Jest jakiś w lasku, dobra, z pelerynką. Okej, super. Gdzie bym tu się ustawił? Gdzie on jest?
miał wejść na stodołę. Pewnie jest w środku, dobra. I stoimy. Z lewej strony jest? Tak, idzie. Wchodzi na stodołę. Ten duszek mi tylko przeszkadza trochę. No ale dobra, też mnie w miarę kamufluje, co nie? Jak siadła strefa? Kurczę, za zgubnymi, trochę słabo, bo zarówno wszyscy uciekali stąd. O, jest ktoś w willi, zaraz wyjdzie. Widziałem, w oknie głowa mignęła. Dobra, idzie gościu z przodu. Koło silosów. Kurczę, najgorzej, bym podszedł troszeczkę bliżej, ale... wtedy z pewnością mnie wyczają. Dobra, podejdziemy bliżej trochę, cicho. Żeby lepiej widzieć. Tutaj i będzie słyszał skrzynkę, i nie będzie słyszał mojego mruczenia. Dobra, stoimy. Pewnie będzie szedł po skrzynkę, nie? To zróbmy tak. Patrzcie na to. Jak to wyjdzie, to jest mistrzostwo świata. Jak to wyjdzie, jest mistrzostwem świata, nie? Idzie? Idzie. Cicho. Idzie. Strzelają się. Piję podkę, ja się nie ruszam. Ja nie mam broni i tak, ja się nie ruszam. Mistrzostwo świata! Ej! Nie, no nie wierzę. Po prostu w to nie wierzę teraz. Co on zrobił? Co on zrobił? Gościu, idę ci piątkę przybić. Jednak mnie teraz wyczają, dobra. Ale ogólnie, czujecie to? Czujecie to, co tu się odwaliło? Ja dziękuję. Okej, moi drodzy, jeszcze jedna, ostatnia próba. Teraz w sumie mam troszeczkę patencik na to, bo na początku nie zastanawiałem się, jak to dokładnie ugryźć. Trzeba faktycznie jednak stawiać się w miejscu, gdzie są skrzynki. Lecimy jeszcze raz na tą małą stodołę. Tylko, że wiadomo, na początku na parasoleczce. Zobaczyć, czy w ogóle ktoś tutaj leci. Druga mróweczka leci, super. Trzy lecą nawet mróweczki, cztery mróweczki. No i pięknie, od razu obstawiamy tamtą skrzynkę. Ale nie, tu jest jednak tak OP, wchodzi ze ściany. Kurczę, nie, gościu mi przejmie od razu miejscówkę, dobra, trudno. To ja staję tutaj gdzieś koło skrzynki, czekajcie. Kurczę, nie wiem, czy troszeczkę nie jest to z widoku faktycznie taka pusta. Idzie ktoś. Nie ruszaj się. Nie! Nie! Ziomku, co ty żeś zrobił? Ej! Kozak, co on zrobił? Nie wierzę w to. Jest jakiś kolejny tam przeciwko. Szybko. Uciekł granatem. Stoję. I oglądamy sobie elegancko walkę. Kto tam się leje? Komando te. Bombowe barwy terata zła z... jakimś gościem z oponką na plecach. Uciekł mu. O, jeszcze jeden w kukurydzy, ty! Tam trzy osoby się klepią. Niezła klepa. Cicho. Pomachała mi, widzieliście? Pomachała mi! Strzeliła, o co chodzi? Cicho, gdzie jest serduszko? Nie wierzę! Czekaj, gdzie jest serduszko? Szybko! Serduszko dla ciebie, mordeczko! Patrz! Mordo! Nie płacz, dam ci serduszko, misiu. Gdzie ty jesteś?
Moi drodzy, tym oto miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się również tak fajnie bawiliście jak ja. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych takich fajnych odcinków. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, yo! Mega, mega rama. I się popłakałem.